O, zobaczcie, włączyłem sobie kursy. Sami widzicie, euro.pln. Jest godzina tutaj 4:12. Tak, i patrzcie, tutaj widać zresztą 4 godzina, nie? I zobaczcie, kurs, stosunek między euro a PLN zmienia się w nocy. I kto tym steruje? Przecież w nocy gospodarka śpi, w nocy nikt bilansów nie robi, tak? A więc pytam się, co lub kto lub co tym steruje? Jakaś maszyna pewnie. Przecież to jest niemożliwe, żeby kurs się zmieniał, żeby ktoś obliczał to, że kurs między, zależność między euro a PLN zmieniała się w nocy. To nie jest możliwe i moim zdaniem tą całą gospodarką, tymi kursami judowymi kierują jakieś, to jest nie maszyny, po prostu to jest zaprogramowane, to ma rosnąć i widzicie od kilku dni jest tak, tu 10 dni weźmiemy po prostu, nie? I tak się waha, aż powiedzmy, że weźmiemy na roczny kurs. No i na tym się kasę robi, bo tutaj ktoś tam sprzeda, to się łączy, także pewnie jakiś algorytm jest zrobiony, że to ma rosnąć i spadać, tak jak pewnym kręgom jest wygodniej, nie? No, inne waluty mają gorzej. Idziemy spać. Pokazałem wam tylko, że to jest niedorzeczne, żeby w nocy się zmieniały kursy. Tak? Ponieważ w nocy nikt tego nie pilnuje.